Są takie sytuacje, gdy czekamy za długo, naginamy się, dostosowujemy się, mając nadzieję, że coś się zmieni. Znasz to? Zapraszam Cię, słuchaj dalej. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabuz, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. Zanim opowiem Ci więcej, dlaczego naginanie się, dostosowywanie się jest bez sensu. To podzielę się z Tobą historią Dorotę. Ona zgodziła się, żebym tą historię ci opowiedziała, ponieważ dla mnie ona jest taka bardzo typowa, dla nas kobiet. Wiele z nas tak postępuje, więc może się odnaleźć w tej historii. Kilka lat temu Dorota poznała chłopaka, który nie był jakiś powalający na początku, ale za stwierdziła, że da mu szansę, że. Warto się jeszcze spotkać, lepiej się poznać i wtedy zdecydować. I ta relacja jakoś zaczęła się rozwijać. Ale ona zauważyła, że coraz więcej rzeczy ich różni, że w tej relacji jest coraz bardziej tak podgórka, że jest trudno po prostu. I co więcej, jej emocje w towarzystwie tego chłopaka są niejednokrotnie negatywne, że i o wiele rzeczy drażni. Po pewnym czasie nawet jego styl życia. Zaczął jej przeszkadzać. No Gdy poznali się bliżej, ona widziała, że to jest zupełnie coś innego niż ona szuka niż jej styl życia, że to jest trudne do pogodzenia. I przyjaciółka zaczęła jej nawet zwracać uwagę, że może warto tą relację zakończyć, bo ciągle coś jest nie tak, i że Dorota chodzi taka zirytowana, wkurzona nieraz przez niego. I tak naprawdę tego wkurzenia jest coraz więcej, a nie mniej. I bardzo fajnie Dorota też podkreśla, że to nie, y, nie była jego wina, że ona chodziła wkurzona. To była jej reakcja. On był sobą, a ja się nagina, a ona się naginała. Y, 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 że ją denerwowało pewne zachowania, które dla kogoś innego mogły być akceptowalne. I, ale ją to denerwowało. I zobacz, to jest takie fajne dla wolności. Powiedzenie, mi to przeszkadzało. Nie to, że on był zły. Mi to przeszkadzało po prostu. I, a ja dalej brnęłam w tą relację. Bo, jak sam mówi, bardzo jej zależało, aby stworzyć związek. I dlatego stara się zwracać uwagę na wszystkie te cechy pozytywne. W stylu zaradny, nie pali, w miarę ogarnięty życiowo. No, to dużo takich miał pozytywnych cech. Tylko ten styl życia inny. No i też um, były takie rzeczy, które wkurzały ją i nie zmieniały się z czasem. One były stałe w stylu notoryczne spóźnialstwo, odwoływanie, odwoływanie spotkań w ostatniej chwili, czy nieodbieranie telefonu, kiedy było mu wygodnie. I ona mi to było takie męczące, ten kontakt był taki trudny z nim. I że ja się naginałam i naginałam. I zobacz, jaka to była sytuacja. Ona zobaczyła cechy, które są dla niej bardzo trudne, w stylu spóźnialstwo. Dla niektórych jest to akceptowalne. Dla innych nie. Ja na przykład nie cierpię spóźnialstwa. Trochę zrobiła mi się większa tolerancja na to, odkąd mam dzieci i same im się zaczyna zdarzać spóźniać, ale mimo wszystko punktualność jest taką cechą, którą bardzo cenię. I um, Dorota też powiedziała, że ona zaniedbała czy nagięła swoje oczekiwania w stylu właśnie punktualność, bo on jej zupełnie nie przestrzegał. A co więcej, on nie miał zamiaru nic z tym zrobić. Czyli ona mówi, ta punktualność jest dla mnie ważna, nie chcę, żebyś się spóźniał, a on jakby nic z tym nie robi, jakby, ale po prostu nic z tym nie robi, więc to jest sygnał, że dla niego to nie jest problem, że on się nie zmieni i nie ma co czekać i liczyć, że jakoś magicznie to się odmieni. Ten styl życia im się też nie, nie wkomponował. Ja? właśnie w moim kursie no, często o nim mówię, to no, tylko stworzyłam, ale i tam są właśnie takie rzeczy też, na które zwracam uwagę, że styl życia, ty musisz wiedzieć, jaką masz wizję życia, jak ty chcesz spędzać swoje życie, jak to małżeństwo ma wyglądać, bo wtedy możesz zobaczyć, czy mężczyzna, którego poznajesz, pasuje do tego, czy wy razem możecie w tym stylu żyć. Oczywiście ten styl życia można trochę później nagiąć, ale iluś rzeczy nie zmienisz. Po prostu nie dasz rady nagiąć tego no, bo to tak jak ja, słuchajcie, Maj dla mnie jest mega, takim miesiącem, mega wyzwań, bo mam bardzo dużo imprez rodzinnych. Po prostu od 19 maja do 28 maja to mam tych imprez chyba z 6. Ja jestem zmęczona, bo ja dla mnie tak duży kontakt z ludźmi, tak duże życie towarzyskie, jest męczące. Jestem introwertyczką. Potrzebuję odpocząć w ciszej samotności. A tutaj tego nie mam przez ten czas, i to jest dla mnie wyzwanie. Gdybym miała tak żyć non-stop, to bym tego nie dźwignęła. Po prostu mój um, typ osobowości nie, nie pozwala mi na to. I gdybym wybrała jako towarzysza życia mężczyznę, który ma bardzo dużą potrzebę towarzyskości, który um, potrzebuje tych spotkań więcej niż ja, dużo więcej, to tego nie dałoby się pogodzić albo on by chodził sam. Um, Albo no on by też nie mógł z tego zrezygnować. To no byśmy się bardzo rozminęli. I e, dlatego właśnie to chcę podkreślić, że są pewne takie oczekiwania, m, które wynikają też z Twoich potrzeb jako osoby, e, z tej Twojej indywidualnej konstrukcji psychicznej. No takie <tutne> trudne może słowo, ale właśnie z tego, jaka jesteś, że. Masz potrzebę spotkań towarzyskich albo nie. Masz dużą otwartość na doświadczenie i ciągle chcesz próbować nowych rzeczy, albo lubisz to, co sprawdzone. Jesteś osobą, która jest bardzo aktywna, albo taką, która ma niski poziom aktywności. I tego nie zmienisz jakoś diametralnie. Jeżeli w tych z takich aspektach się naginasz, to z tej relacji nic nie wyjdzie, bo to ty będziesz sfrustrowana, albo ten mężczyzna, bo będziesz oczekiwać, że on się nagnie. I właśnie Dorota bardzo fajnie um, w tej historii, zobacz, opowie, mówi, że to ona nagięła swoje oczekiwania, bo to było po jej stronie, to była jej odpowiedzialność powiedzieć, sorry, ale no nie, ja nie potrafię być z kimś, kto no stop się spóźnia, albo kto odwołuje spotkania w ostatniej chwili, to nie wiem, czuję się nieszanowana, albo nie daje im poczucia bezpieczeństwa, albo no cokolwiek, tak, co, co ci to robi, musisz wiedzieć, mm. A ona się naginała, bo tak pragnęła czegoś, co nie mogło się zjeść z tym mężczyzną. I przez to traciła też czas. Zastanów się nad takimi swoimi historiami życia, gdzie naginała się dla mężczyzny, bo tak bardzo pragnęła związku, a wiedziałaś, że z tego nic nie będzie. I jakie swoje oczekiwania zaniedbałaś? Co przedłożyłaś nad tą wątpliwą wizję związku. Zobacz, żebyś więcej w przyszłości nie popełniała tych błędów. No i też zachęcam Cię, stwórz swoją wizję życia. I jak chcesz żyć, bo wtedy, jak spotykasz mężczyznę, możesz z nim rozmawiać, możesz go poznawać, i możesz sprawdzić, czy on taką ma podobną wizję życia, czy możecie iść razem dalej. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małżeństwopl Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.